Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w pierwszym roku kadencji 2014-2018 złożył ponad 80 interpelacji, wniosków i zapytań dotyczących spraw mieszkańców miasta Pawianice, modernizacja ulicy Kasztelańskiej, mianowicie budowa nowego chodnika na tej ulicy, interpelacja w sprawie wyremontowania przejazdu kolejowego na ulicy Wspólnej, wniosek w sprawie remontu chodnika u zbiegu ulic Mynarskiej i Konstantynowskiej, o zgłoszenie problemów, jakie powstały z wjazdami do posesji na ulicy Wschodniej po ułożeniu asfaltu na tejże ulicy. Wjazdy zostały poprawione. Było zgłoszenie remontu utwardzenia nawierzchni ulic Polnej i Gospodarczej, które również zostały zakończone w roku 2015. Wykonanie alejek z kostki brukowej na skwerku przy Szarym Szeregu, montaż stojaków na rowery na targowisku miejskim przy ulicy Moniuszki oraz przy ulicach Żytnich 20 stycznia, remont nawierzchni ulic Widok Jana Pawła II i Świętokrzyska. Zgłaszaliśmy również poprawę bezpieczeństwa na ulicach miasta Pawianice. Przyszło to ustawienia luster na niebezpiecznym skrzyżowaniu ulic Tkacka i Dąbrowskiego. Równanie ulic gruntowych Piątka, PCK, Trębacka, Krakowska oraz Sienna. Doprowadziliśmy do montażu progu zwalniającego na ulicy Piotra Skargi przy Szkole Podstawowej nr 8. Uruchomiliśmy nocne połączenia autobusowe pomiędzy Łodzią a Pawianicami. Wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za przewóz małych psów trzymanych na rękach w autobusach NZK, który oczywiście już został załatwiony w tym roku. Gimnazjum nr 3 zamontowaliśmy słupki blokujące, aby zablokować ruch samochodów w ciągu pieszym. Wnioskowaliśmy ponadprogramowe czyszczenie wpustów drogowych kanalizacji deszczowej, montaż oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniach ulic Zacisza i Bardowskiego. Wnioskowaliśmy o budowę darmowego parkingu przy szpitalu. Doprowadziliśmy do przeznaczenia środków na dokończenie remontu drugiego oddziału żłobka miejskiego przy ulicy Moniuszki. Przeznaczaliśmy środki w budżecie miasta Pawianice na przywrócenie zdolności retencyjnej zbiorników wodnych na terenie Moskwy w Pawianicach. Przeznaczyliśmy w budżecie na 2015 rok modernizację i rozbudowę kanalizacji deszczowej. Wnioskowaliśmy pod koniec tego roku o przywrócenie stołówek w pawianickich szkołach. Przeznaczyliśmy 100 tysięcy złotych na stypendia i nagrody sportowe dla zawodników i trenerów. Braliśmy również udział przy tworzeniu budżetu obywatelskiego. Wnioskowaliśmy również o wprowadzenie pawianickiej karty seniora. Przeznaczyliśmy z budżetu miasta pieniążki na remont i adaptację pomieszczeń na potrzeby domu seniora przy ulicy Konopnickiej.